Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać bardzo ciekawe opowiadanie, może bajkę, posłuchajcie. Jest to na podstawie opowiadania Lwa Tołstoja Trzy pytania cesarza. Pewien cesarz pomyślał kiedyś, że gdyby tylko znał odpowiedź na trzy pytania, nie błądziłby w żadnej sprawie. Jaki czas jest najodpowiedniejszy dla każdego działania? Z jakimi ludźmi współpracować? I co jest najważniejsze do zrobienia? Cesarz wydał więc dekret, w którym wyznaczył wielką nagrodę dla tego, kto odpowie na jego pytania. Wielu, dowiedziawszy się o tym, niezwłocznie udało się do pałacu. Każdy miał inną odpowiedź. W odpowiedzi na pierwsze pytanie ktoś poradził, by cesarz sporządził dokładnie plan czynności z uwzględnieniem godziny, dnia, miejsca i roku, a później co do joty go wypełniał. Tylko wtedy będzie podejmował każde działanie we właściwym czasie. Ktoś inny powiedział, że nie da się wszystkiego zaplanować i że cesarz powinien odłożyć na bok różne rozrywki i uważać na wszystko, aby wiedzieć, kiedy co robić. Trzeci śmiałek udowadniał, że cesarz sam nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć i nie ma takiej znajomości rzeczy, by decydować, jaki czas najlepiej odpowiada każdemu zadaniu. Powinien więc powołać Radę Mędrców i działać zgodnie z jej zaleceniami. Czwarty rzekł, że pewne sprawy wymagają natychmiastowej decyzji i nie mogą czekać na konsultacje. Lecz jeśli cesarz chce wiedzieć z wyprzedzeniem, co się wydarzy, powinien zasięgnąć rady wróżbitów i jasnowidzów. Odpowiedzi na drugie pytania też nie były zgodne. Jeden twierdził, że cesarz powinien mieć zaufanie do administratorów, inny, że powinien polegać na kapłanach i mnichach, byli też tacy, co zalecali współpracę z medykami i tacy, którzy za godnych zaufania uważali wojowników. Trzecie pytanie również przynosiło różnorodne odpowiedzi. Niektórzy twierdzili, że najważniejszym zajęciem jest nauka, inni obstawali przy religii, a jeszcze inni dawali pierwszeństwo ćwiczeniom wojskowym. Żadna z tych odpowiedzi nie zadowoliła cesarza, to też nie przyznał nikomu nagrody. Po kilku nocach spędzonych na rozmyślaniach postanowił udać się do pustelnika, który żył w górach i uchodził za oświeconego. Cesarz zapragnął odszukać go i przedstawić mu swe pytania, chociaż dobrze wiedział, że pustelnik nigdy nie schodził z gór, a przyjmował tylko biednych, odmawiając wszelkiego kontaktu z ludźmi bogatymi i posiadającymi władzę. Cesarz przebrał się więc za prostego wieśniaka. Rozkazał sługom czekać w dolinie, a sam zaczął wspinać się w poszukiwaniu pustelnika. W końcu dotarł do miejsca, gdzie mieszkał ów święty człowiek. Zastał go przy skopywaniu ziemi w ogrodzie przed chatą. Kiedy pustelnik zauważył przybysza, skinął głową na powitanie, po czym kopał dalej. Widać było, że praca kosztuje go dużo wysiłku. Był już stary i za każdym razem, gdy zagłębiał łopatę w ziemi, ciężko wzdychał. Cesarz zbliżył się do pustelnika i powiedział: przyszedłem tutaj prosić cię o odpowiedź na moje trzy pytania. Jaki czas jest najodpowiedniejszy dla każdego działania? Z jakimi ludźmi współpracować? I co jest najważniejsze do zrobienia? Pustelnik słuchał uważnie, po czym poklepał cesarza po ramieniu i wrócił znów do kopania ziemi. Musisz być zmęczony, powiedział cesarz. Pozwól, że ci pomogę. Pustelnik podziękował, dał mu łopatę, a sam usiadł na trawie, by odpocząć. Cesarz skopał dwie grzędy i ponownie zwrócił się do starca z pytaniami, lecz ten nadal milczał. Po chwili wstał i wskazując na łopatę powiedział: teraz ty odpocznij, a ja będę kopał. Cesarz jednak nie przerwał pracy. Minęła godzina, potem druga. W końcu słońce zaczęło chować się za góry. Odłożył łopatę i rzekł: czy odpowiesz na moje pytania? Jeśli nie możesz dać mi odpowiedzi, proszę powiedz mi, a ja wrócę do domu. Pustelnik podniósł głowę i odezwał się: słyszysz? Ktoś tam biegnie. Cesarz odwrócił się. Ujrzał człowieka z białą brodą, wyłaniającego się z lasu. Biegł jak szalony. Przyciskał ręce do zakrwawionego brzucha. Kierował się prosto na cesarza i w końcu upadł przed nim nieprzytomny. Gdy cesarz i pustelnik ściągnęli ubranie z nieznajomego, ujrzeli głębokie cięcie. Cesarz starannie przemył ranę, po czym zabandażował ją własną koszulą, która w ciągu paru minut nasiąknęła krwią. Wypłukał ją więc i powtórnie opatrzył zranione miejsce. Czynił to wielokrotnie, dopóki krew
nie przestała brodzić z brzucha. W końcu ranny odzyskał przytomność i spragniony poprosił o wodę. Cesarz zbiegł do strumienia i wrócił z dzbanem pełnym świeżej wody. Tymczasem słońce zupełnie zaszło i zaczęło piać nocnym chłodem. Pustelnik pomógł cesarzowi wnieść człowieka do chaty i ułożył go na łóżku. Ranny przymknął oczy i leżał spokojnie. Cesarz, wyczerpany długą wspinaczką i kopaniem ziemi, oparł się o drzwi i zasnął. Kiedy się obudził, słońce już zeszło. Przez chwilę nie wiedział, gdzie jest i co tu robi. Spojrzał na łóżko i zobaczył, że leżący tam człowiek też rozgląda się trochę zmieszany. Ów przyjrzał się bacznie cesarzowi, po czym słabo wyszeptał: proszę mi wybaczyć. Cóż takiego uczyniłeś, że powinienem ci przebaczyć? Zapytał cesarz. Wasza wysokość, nie znasz mnie, lecz ja znam ciebie. Byłem twym zawziętym wrogiem i przysiągłem zemścić się na tobie, gdyż w czasie ostatniej wojny zabiłeś mego brata i zająłeś moje dobra. Kiedy dowiedziałem się, że idziesz sam w góry do pustelnika, postanowiłem zaskoczyć się w drodze powrotnej i zabić. Czekałem długo, ale nie nadchodziłeś, więc opuściłem kryjówkę, by cię odnaleźć. Zamiast ciebie napotkałem ludzi z twojego orszaku. Rozpoznali mnie i zadali tę radę. Na szczęście zdołałem uciec i przybiegłem aż tutaj. Gdyby nie ty, z pewnością już bym nie żył. Miałem zamiar cię zabić. Tymczasem ty ocaliłeś mnie przed śmiercią. Wstydzę się i jestem ci wdzięczny bardziej niż słowa mogłyby to wyrazić. Jeśli przeżyję, ślubuję służyć ci przez resztę życia i nakażę moim dzieciom i wnukom, by też tak czyniły. Proszę, przebacz mi. Cesarz nie posiadał się z radości, widząc, że tak łatwo pojednał się z byłym wrogiem. Nie tylko mu wybaczył, ale też przyrzekł przysłać swego nadwornego lekarza i służącego, by opiekowali się nim aż do całkowitego wyzdrowienia. Wydał rozkaz służbie, by zabrano rannego do domu i wrócił do pustelnika, chcąc prosić go po raz ostatni o odpowiedź na trzy pytania. Pustelnik właśnie rzucał ziarno na skopaną wczoraj ziemię. Zatrzymał się i spojrzał na cesarza. Masz już odpowiedzi na swoje pytania? Jakże to? Cesarz nie zrozumiał. Wczoraj, gdybyś nie ulitował się nad mym wiekiem i nie pomógł mi skopać grządek, zostałbyś zaatakowany w drodze powrotnej. Żałowałbyś wtedy bardzo, że nie pozostałeś ze mną. Zatem najważniejszym czasem był ten, kiedy kopałeś ziemię. Najważniejszą osobą byłem ja, a najważniejszym zajęciem pomaganie mi. Później, kiedy zraniony człowiek dobiegł tutaj, najważniejszym czasem był ten, który spędziłeś opatrując jego ranę. Gdybyś nie zrobił tego, umarłby i straciłbyś szansę pogodzenia się z nim. To podobnie, to on był najważniejszą osobą i najważniejszym zajęciem – opatrywanie rany. Pamiętaj, że jest tylko jeden najważniejszy czas, a ten czas to teraz. Najważniejszą osobą jest zawsze ta, z którą właśnie przebywasz, która stoi przed tobą, bo kto wie, czy jeszcze z kimkolwiek się spotkasz. Najważniejszym zajęciem jest czynienie szczęśliwym tego, kto znajduje się obok ciebie. Chwila teraźniejsza jest jedynym czasem, jaki mamy. Piękne, prawda? Chyba sięgnę po tę książkę. Napisz proszę w komentarzu, czy zgadzasz się ze mną. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i pozdrawiam. Do następnej środy.